Zazwyczaj wygrywa faworyt. Chyba, że ma pecha. Cześć, dzisiaj w Przeglądzie Wąsa moim i Waszym gościem będzie były dyrektor sportowy Rakowa Częstochowa, a ostatnio wicedyrektor sportowy Legii Warszawa Paweł Tomczyk. Cześć Paweł. Cześć. Słuchaj, jak to się stało, że zaczynałeś pracę w Legii Warszawa w grudniu, a dziś już w stołecznym klubie wiemy, że pracował dalej nie będziesz? Oferta z Legii pojawiła się w listopadzie. Tak naprawdę przyszedł do mnie Radek Kucharski. Powiedział, że od dość długiego czasu szukał osoby, która mogłaby go wspomóc w jego pracy. Ze względu na to, że szukał kogoś, kto, kto gdzieś w, w pewien sposób będzie uzupełniał kompetencje, które, które on posiadał. Mhm. Wiadomo, krążą opowieści o tym, że Radek nie odbierał telefonów. Ja odbieram telefony, ale z Radkiem też mi się udało niejednokrotnie rozmawiać przez telefon. Później spotkałem się także z Tomkiem Zachorskim. Powiedzieli, że jakby liczą na, na takie moje miękkie kompetencje też na pewną kreatywność i tak na początku, na początku to wyglądało, dlatego ja się zdecydowałem wejść w ten, w ten projekt. Wiedziałem doskonale w jak trudnej sytuacji znajduje się, się klub, ale to było też duże wyzwanie, no bo wiedziałem, że, 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 że praca w, w największym polskim klubie to jest też, też coś, czego, czego chciałbym doświadczyć w życiu. Liczyłem się z tym, że, że to może też nie trwać długo. Natomiast postanowiłem zaryzykować i w początkowej fazie, czyli w grudniu, do 27 grudnia, no bo wtedy nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora sportowego Legii. Hmm, współpracowałem z Radkiem, rozmawialiśmy dużo na temat scoutingu, wymienialiśmy się doświadczeniami, tymi, które ja miałem w Rakowie, tymi, które on miał w Legii. Przygotowaliśmy plan pracy działu, całej struktury i pracy działu scoutingu na przyszłość w Legii. Dodatkowo musieliśmy zmierzyć się z bardzo szybkim wyborem nowego trenera po meczu z Wisłą Płock zaproponowałem WUKO jako taką naturalną opcję ze względu na to, że był pracownikiem klubu był na payrollu dodatkowo Radek ze swojej strony też dał informację że WUKO świetnie potrafi zrobić atmosferę w szatni, scalić zespół, a tego bardzo brakowało w tym momencie, bo drużyna była rozbita. Poza tym sprawdzał się w, w takich sytuacjach wcześniej, wcześniej w Legii. WUKO też miał chęć udowodnienia tego, że, że, że zbyt pochopnie może, może z niego zrezygnowano, swojej wartości. Chciał też Zrobić coś, co pomoże mu na rynku na nowo zaistnieć i wybić się, aby, aby mieć możliwość pracy w, w innym klubie. I w związku z tym podjęliśmy taką decyzję, żeby, żeby WUKO wrócił do Legii. No i ten pierwszy okres to, to były głównie takie bieżące sprawy, które, które gdzieś. Gdzieś tutaj e, nas zajmowały. Mam też pytanie: no bo e, w mediach słyszałeś zapewne o tym, pojawiały się informacje na temat tego, że przyjście Pawła Tomczyka do Legii Warszawa to jest taka forpoczta marka Papszuna. Wtedy wiadomo, były te negocjacje z markiem Papszunem. E, coś faktycznie było na rzeczy? Ty, w momencie, kiedy już byłeś w Legii, e, wiedziałeś, że, że Legia próbuje namówić trenera Papszuna i. E, czy to, że on finalnie nie trafił do Legii, też wpłynęło na to, że ta twoja przygoda z Legią no, była, y, była ostatecznie dość krótka? No wiadomo o tym, że w doniesieniach prasowych y, ten R. paprzym był łączony z Legią. No, na tym już Mioduski się przyznał do tego, tak? Tak. Natomiast y, ja jasno y, dałem do zrozumienia, że podczas, rozmowy, który, podczas rozmów, które, które prowadziłem z Legią, że ja przychodzę pracować do Legi i dla Legi jako Paweł Tomczyk, i że, okej, okay, szanuję pracę i trenera Papszuna. Wiem, że to jest bardzo dobry trener. Myślę, że najlepszy w Polsce. Natomiast ja nie przychodzę jako Marek Papszun, tylko przychodzę jako Paweł Tomczyk, bo ja przyszedłem robić swoją pracę, bo, bo się na niej znam i, i wiem, jak ją wykonywać. I jasno zaznaczyłem, że jeżeli klub Miałby intencję, żeby sprowadzić mnie tylko po to, aby do klubu trafił trener patrzą, to ja nie wchodzę w taki temat. Zapewniono mnie, że, że tak nie jest i dlatego zdecydowałem się przyjąć tą propozycję. Mm -hmm. Możesz zdradzić teraz po czasie, jeżeli chodzi o zawodników Legii, którzy do niej trafili, przy których transferach ty, ty brałeś udział i którzy zawodnicy to za Twoją sprawą znaleźli się w klubie z Łazienkowskiej? Kiedy był jeszcze Radek, mm -hmm. to podzieliliśmy się... Y Powiedzmy, pracą. Jednym z zawodników, nad którymi ja pracowałem od początku był Patryk Sokołowski. Znam go bardzo dobrze, ponieważ wprowadzałem go do zespołu Znicza Pruszków. Nawet rywalizowaliśmy o miejsce, o miejsce, o miejsce w składzie, kiedy był młodym, młodym chłopakiem. Podobnie jak Sebastiana Mirońskiego, jego agenta, który prowadził Andrzeja Niewolisa chociażby. Mhm. Więc jakby miałem z nimi naturalne relacje. No i akurat w tym wypadku, gdy nastąpiła zmiana na stanowisko dyrektora sportowego, nic się nie zmieniło. No i ten temat poprowadziłem do końca. Tak naprawdę wszystko zamknęło się w momencie, kiedy Patryk i Sebastian przyjechali do LTC, bo tam ich zaprosiłem na spotkanie, tam się udało dojść do porozumienia. Bardzo nam wtedy już z Jackiem zależało, żeby, żeby Patryk pojechał na obóz, żeby był od pierwszego dnia, no bo wiadomo, było potrzeba świeżej krwi, świeża krew na obozie, to z jednej strony byli młodzieżowcy, ale z drugiej strony też był Patryk z otwartą głową wracał do, do, swojego, do swojego klubu, którego był wychowankiem. To, to, to był na rynku nasz jakby pierwszy wybór. Wiadomo było, że chcieliśmy zastąpić Andrę Martinsza, i Patryk też na obozie dał troszeczkę tej, jakby świeżej krwi. I, i, i myślę, że, że, że będzie, będzie spełniał swoją rolę w legii Warszawa. Więc to był, to był jeden z tych tematów, które prowadziłem od początku. Później z Jackiem ustaliliśmy, że tym działem scoutingu głównej że ja się zajmę tymczasowo do końca, do końca okna. Nie zajmowałem się sprawami personalnymi, doboru trenera czy, czy szefa skautingu, również sprawą akademii. Zajmowałem się tylko i wyłącznie skautingiem, wyszukiwaniem zawodników. I, i, I tak naprawdę pierwszy kontakt z agentami, z zawodnikami. Zwykle ja prowadziłem i, i, i później przekonywałem ich do, do tego, żeby trafili do Legii i, i, i negocjowałem warunki finansowe. Także z tych zawodników, którzy, którzy, którzy trafili w tym oknie, no to oprócz Ramila, Mustafajewa to pozostałe tematy praktycznie... Ja prowadziłem. W przypadku Pawła Wszełka było troszkę inaczej, bo zaczął Radek. Paweł był, był w grudniu na meczu, potem rozmawiał z nim Jacek. Mi udało się osiągnąć porozumienie z, z Unionem Berlin na sam koniec, jak już wróciliśmy z obozu, bo, bo też potrzebowaliśmy Pawła. Wiedzieliśmy, że, że on jest sprawdzonym żołnierzem WUKO i, i, i ta decyzja była dobra. Cieszę się, że udało się ten temat spiąć. W przypadku. Strebingera, no to podczas pobytu w Turcji, kiedy oglądałem polskie zespoły, ale także brałem udział w Winter League Convention, spotkałem się z nim pierwszy raz. No i tak ta praca nad tym transferem przebiegała, że później był, był, był na naszym meczu, był na meczu w Warszawie. Ostatecznie też doszliśmy do porozumienia. No, zależało nam na tym, żeby żeby zabezpieczyć tą pozycję bramkarza, żeby nie było takiej sytuacji, jaka była na jesieni, kiedy Artur miał kontuzję, a młodzi nasi bramkarze nie dźwignęli tej presji na tyle, na ile by tego klub oczekiwał. I była trudna sytuacja, więc chcieliśmy mieć bramkarza, który był w dużym klubie, który był w klubie, w którym są kibice, w którym jest ogromna presja. I który, który, jak będzie trzeba, no to nie pęknie, stanie do bramki. Natomiast na pewno myślę, że z perspektywy czasu, te doświadczenia z jesieni, które, które zebrał Czarek Miszta, pozwoliły mu na wiosnę już, już też być innym bramkarzem, ale my nie mogliśmy zaryzykować w tym momencie. My musieliśmy być pewni, no bo teraz jest spokojnie i przyjemnie, ale nie było przyjemnie, kiedy zespół był w strefie, strefie spadkowej. Więc y, tak, y, tak to wyglądało. Y, w kwestii y, Beniamina, Werbicza, y, no to w momencie, kiedy odszedł Lukiniarz, staraliśmy się znaleźć zawodnika, który, który wypełni po nim lukę. Prób, y, próbowaliśmy y, sprowadzić y, różnych zawodników, natomiast to już końcówka okna, poza tym. No, no wiesz, to, to nie było jakby wszystko przygotowane, tutaj działaliśmy troszeczkę e, na wariackich papierach, liczyło się tu i teraz i trzeba było po prostu robić wszystko, żeby, e, żeby, żeby tą lukę wypełnić. Mm, scouting znał dobrze e, Werbicza. Mm, rozmawialiśmy jeszcze przed wybuchem wojny, ale e, wtedy Dynamo nie, nie zgodziło się e, na wypożyczenie. E, a jako, że mam dobrą relację z, z, z jego agentem, ze względu na pracę jeszcze w Rakowie. Nie udało się nam jakby zrobić ostatecznie transferu, ale gdzieś powiedzmy, że te relacje, które budujesz, one potem do Ciebie wracają. To pozwoliło przeprowadzić ten, ten transfer i tak naprawdę już w momencie, kiedy, kiedy wiedziałem, że nie będę pracował w Legii, no to, to jeszcze gdzieś pomogłem, żeby ten zawodnik trafił jeszcze, jeszcze jakieś działania Działania prowadziłem. Myślę, że na tyle, na ile w tamtym momencie mogliśmy sobie pozwolić, wchodząc na rynek transferowy bardzo, 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 bardzo późno i działając bez środków, udało się dołożyć trochę tej świeżej krwi, też takich zawodników, którzy by pomogli zespołowi. No i, no i w konsekwencji. Legia jest bezpieczna i ja się z tego bardzo cieszę i, i, i cenię sobie ten czas, który, który, który spędziłem w tym klubie. Ty jako dyrektor sportowy zacząłeś pracować w Rakowie Częstochowa, najpierw tam byłeś szefem scoutingu. Powiedz, jak to się, jak to się dzieje, że zawodnik, który najwyżej grałeś w pierwszej lidze, na drugim poziomie rozgrywkowym w Polsce. Zazwyczaj dyrektorzy sportowi w Polsce to są ludzie, którzy grali w ekstraklasie, byli reprezentanci Polski i tak dalej. Ta Twoja droga na, na fotel tego dyrektora sportowego, czy to w Rakowie, czy, czy w Legii Warszawa, nie była taka oczywista? W ogóle skąd się pojawił pomysł, żeby w taki sposób po karierze już zawodniczej działać przy piłce? Zawsze o tym marzyłem tak naprawdę, żeby, żeby działać w piłce. Że, yy. W piłce bardzo, bardzo wiele elementów musi złożyć się na to, żeby, żeby osiągnąć sukces, żeby, żeby zajść wysoko. Czasem są zawodnicy, którzy grają wyżej aniżeli mają możliwości. Tu pewnie wrócimy do tematu młodzieżowca, mhm. a czasem są zawodnicy, którzy, którzy mają umiejętności, ale nigdy nie trafili w, w odpowiednie miejsce, w odpowiednim czasie, no bo tutaj naprawdę to jest tak dużo, tak dużo składowych, które muszą się złożyć, żeby, żeby zrobić karierę. Ale ja sobie z tego zdawałem sprawę i, i tak naprawdę dbałem o, o wykształcenie. Skończyłem studia ekonomiczne na, na Uniwersytecie Warszawskim, jednocześnie dzienne, grając jednocześnie grając, tak, jednocześnie grając w piłkę. Otworzyłem własny biznes, więc też, jakby poznałem zarządzanie ludźmi, firmą od tej praktycznej strony. Mhm. Dodatkowo, piłka to jest taki inny biznes. To nie jest taki, taki biznes, że sobie wszystko poukładasz, poustawiasz i, i, to będzie, i to będzie funkcjonowało. No nie, jest tak wiele czynników, które, które wpływają na to, czy, czy, czy osiągniesz sukces, czy nie. Hmm, że ja myślę, właśnie to połączenie, czyli wiedzy, nauki, praktyki, praktyki w biznesie, ale też znajomość realiów szatni, tego jak się tam zachowywać, co jest ważne, jaki tam jest kodeks, jak rozmawiać z zawodnikami, jak rozmawiać z agentami. Chciałem to połączyć kiedyś jakby w swojej pracy, no, i piłka to też emocje, wiesz. No. Tak samo jak ty, ludzie, którzy są y, przy piłce, no to, to ona ich pochłania w, w dużej mierze, i, i nawet jak robisz coś innego, to zawsze gdzieś jesteś blisko, zawsze, 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 y, zawsze się interesujesz, no bo to po prostu zostaje gdzieś tam wewnątrz. Także no, chciałem z tego, z tego wszystkiego skorzystać, y, co, co jakby się działo w moim życiu wcześniej, nadarzyła się taka okazja i, i patrzę tak sobie z perspektywy na spokojnie, no to to doświadczyłem takich sukcesów, jakich nigdy nie doświadczyłem jako zawodnik, no bo w Rakowie puchar, super puchar, europejskie puchary, Cenię sobie także ten czas wlegi, bo to bardzo, bardzo, bardzo trudna sytuacja. I wiesz, ktoś jak nie wychodził na boisko i nie czuł tego, że robi wszystko, a mimo wszystko nic się nie klei, nie? nic nie wychodzi. I przegrywasz jeden, drugi, trzeci mecz, a też się takie sytuacje zdarzały. Nawet jak grasz na, na niższym poziomie, tak, bywa, że jesteś. Zespołem, który ma walczyć o awans do ekstraklasy, a tak mi się też zdarzało, no ale przygotowania być może nie do końca trafione jest 10 meczów, nie jesteś w stanie e, zrobić punktu jest taka niemoc, i po latach, jak sobie wracasz do tego, to wiesz, że nie ma innej drogi, jak tylko on tak naprawdę ciężka i konsekwentna praca. I. I, nie, i nie, nie, wolno, nie wolno z niej zbaczać. Trzeba, trzeba zachować spokój, ale w każdej sekundzie trzeba robić wszystko, żeby, żeby, żeby z, tego, z tego wyjść. No i ciężko, bardzo ciężko pracować. Więc ja naprawdę zdawałem sobie sprawę, w jakiej, w jakiej sytuacji jest legia, jak już tam byłem w środku i też uważam to za, za ogromny sukces. No też trzeba jakby połączyć to, co robiłeś też w Rakowie Częstochowa. No, jak patrzysz na dzisiejszy Raków, to tam jest bardzo wielu Twoich zawodników, bo Marek Papszun no nie zawsze tym nowym zawodnikom od razu daje, daje pograć, on musi się do nich przekonać. Z obecnego składu rakowa Częstochowa taką drogę przeszli na pewno dziani z papa Nikolału i, i Ben Lederman, bo to byli zawodnicy, którzy w klubie byli nie od razu dostali szansę, musieli na nią zapracować. Możesz teraz po czasie też zdradzić właśnie, którzy zawodnicy ci czołowi teraz w Rakowie Częstochowa trafili do klubu przy twoim udziale? To właśnie jest tak z, z Janisem czy, czy z Benem, że oni trafili w odpowiednie miejsce, w odpowiednim czasie. Potrzebowali trochę czasu, ale ciężko pracowali. Historie Obu tych zawodników są, są różne, ponieważ Ben z tym swoim amerykańsko-hiszpańskim nastawieniem, zawsze uśmiechnięty, zawsze gotowy do pracy, nigdy nie narzekający, ale borykający się z dużymi jakby trudnościami, szczególnie jeśli chodzi o, o, o kwestie fizyczne na początku, dostał, dostał, dostał szansę, trafił w miejsce. W którym ta praca mu się spodobała, wyciąga z tego maksa. Janis od początku był takim profilem motorycznym, więc tutaj nie mieliśmy yy, wątpliwości w ogóle co, co do tego. Jego doświadczyło życie tragedia rodzinna i też w pewnym momencie spędziłem bardzo dużo czasu rozmawiając przede wszystkim z jego agentem, a agent z nim. Um, żeby uspokoić sytuację, żeby on wrócił na, na, na spokojne, to spokojne tory. Śmierć, śmierć taty, tak, 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 tak. Śmierć, choroba. Śmierć, choroba śmierć taty, tak, do, dość to dotknęło, tak powiedzmy, gwałtownie Janisa. Nie było, nie było to łatwe. Ale udało się go przekonać, żeby, żeby został w klubie, żeby podjął, podjął, podjął tą walkę. Rodzina też gdzieś to zaakceptowała, zrozumiała. No i teraz myślę, że, że, że Janis jest. Jest wdzięczny temu, że, że ktoś o niego powalczył, żeby, żeby tak naprawdę mógł dalej kontynuować swoją karierę w, w Rakowie. Cieszę się bardzo, jak ich widzę, widzę w środku pola, grających we dwóch. Bo to takie, powiedzmy, transfery, o jakie chodziło Rakowowi w, w tym czasie. Na pewno młodzi zawodnicy do rozwoju, którzy rozwinął się do cegiełkę do rozwoju klubu i obie strony na tym, na tym zyskają. Więc z tego jestem bardzo zadowolony. A pierwszym transferem, tak dość, może to nie jest oczywiste, który, w którym miałem udział, to był Andrzej Niewulis. Ponieważ Andrzej jest moim bardzo dobrym kolegą, graliśmy również w jednym zespole i. Ten Paprząd dzwonił do mnie, pytał o niego, co to za człowiek, jaki piłkarz. A jako, że grałem wcześniej w drużynie prowadzonej przez trenera Paprząda, no to wiedziałem, jakich charakterów szuka, jacy ludzie będą pasowali do zespołu, który on tworzy. No i Andrzej też trafił. W odpowiednim, w odpowiednim czasie, w odpowiednie miejsce, dlatego, o, dlatego zrobił tak ogromny progres i, i wydawałoby się, że on już nie ma szansy zrobić kariery. Mhm. A, a to, co jest jego teraz udziałem, no to jest też piękna bajka, więc... więc yy, yy, to jest tak, że, że dobre środowisko i odpowiedni ludzie do tego środowiska, też dobrani charakterologicznie, którzy będą, będą ciężko pracować, są w stanie osiągnąć dużo i, i, i zrobić karierę. Dalej, idąc z, w, 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 od bramki, tak? no to Wladan Kowacewicz to też jest zawodnik, którego, którego sprowadziłem. Myślę, że o tym transferze to już wszystko zostało powiedziane, co, co mogło być, być powiedziane. Cieszę się, że, że, że Władan dobrze sobie radzi. Szczególnie to, to wejście uważam, że miał, że miał bardzo dobre i, i, i pomógł zespołowi, szczególnie na początku. Fran Tudor to był transfer, chyba jeden z pierwszych, który był wtedy, kiedy pracowałem w, w Rakowie. To był zawodnik, który był już wcześniej wyselekcjonowany przez, przez scouting. Ja tych rozmów nie prowadziłem wtedy. Jedynie, jedynie pomagałem gdzieś w, w logistyce i jakby gdzieś patrzyłem dopiero, uczyłem się jak to, jak to, jak to wszystko, jak to wszystko wygląda. Później, patrząc dalej w obronie, mamy jeszcze Milana Rundicza. Zupełnie nieoczywisty transfer. I też różne opinie na temat tego, czy, czy to transfer dobry, czy niedobry. Dla mnie jednak chociażby te dwie asysty. Jedna w Szczecinie i, i, i asysta z, z, z górnikiem Łęczna. Tutaj w końcówce. Troszeczkę może zdrowotnie nie, nie wygląda to, to idealnie, ale, ale też, też swoje daje jest takim żołnierzem, bo też żołnierzy potrzebujesz w swojej, swojej drużynie. Mówiliśmy o Janisie, mówiliśmy o, o Benie. Swoją cegiełkę dołożyłem też do tego, że Patryk Kun jest nadal w, w Rakowie, ponieważ kończył mu się kontrakt, trzeba było ten kontrakt przedłużyć i. No, stoczyłem dość dużą walkę o to, żeby ten zawodnik z, został w rakowie i, i cieszę się, że takiego kariera się rozwinęła. myślę, że to kolejny przykład właśnie tego, że trafiasz w odpowiednie miejsce tak mhm. i jesteś w stanie, jeżeli zaakceptujesz reguły, które, które, które tam są, to jesteś w stanie wyciągnąć maksimum, maksimum swoich, swoich możliwości. Patrząc dalej, no to Wiktor Długoż, który, który też nie był takim zawodnikiem, na którego można by powiedzieć, że o, to będzie ten młodzieżowiec numer jeden, ale on też swoją cegiełkę dokłada, rozwija się i, i, i pomaga zespołowi. Wcześniej już nie ma go, był, był Dawid Tijanicz, więc też transfer taki myślę, że. Który, który wymagał dużo pracy przy, przy tym, żeby, żeby, żeby Dawid się zaaklimatyzował, bo też miał z tym problemy, więc też dużo czasu zajęło to, żeby go przekonać do tej pracy, do, do, do tej wizji, do, żeby on zrozumiał, jak to wszystko wygląda. No ale myślę, że jakby późniejsza jego sprzedaż, no to, no to, no to był modelowy przykład tego, co, co chciał robić raków. Kupić za niewielką kwotę, potem za, za dużo większą, odsprzedać, odsprzedać zawodnika, wypromować, odsprzedać zawodnik. Też pomógł klubowi, więc tutaj wszystko się zgadza. No i Iwi Lopez, czyli kolejna, kolejna dziesiątka. No to tutaj widzimy, co Iwi robi w tym sezonie. Myślę, że jest bardzo szczęśliwy z tego, że że zaufał, zaufał ludziom, którzy, którzy chcieli go sprowadzić tutaj do, do Polski, do Częstochowy. Ogromną pracę wykonał tutaj Gonzalo, również Kiko przekonywał Iwiego, żeby do nas trafił, ale później… Gonzalo Fejo i Kiko Rangio. Tak, 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 tak. Oni pracowali w Polsce. To, to jest też fajne. Myślę, że ten jakby przykład i w jego może pozwolić również kolejnym zawodnikom, żeby tutaj trafiali, właśnie takim zawodnikom, którzy gdzieś będą na pograniczu La Liga i Seconda Division, żeby wiedzieli o tym, że jeśli tu przyjedziesz, to naprawdę nie dość, że będziesz mógł pokazać swoje umiejętności to będziesz traktowany tak, jak marzyłeś jako dziecko, jako piłkarz. I, i, I tak jest traktowany Iwi, myślę, że, że jemu się to bardzo podoba. Natomiast nie, nie ukrywam, że tak jak z każdym z tych zawodników, którzy są wymienieni, może oprócz Andrzeja, no bo to już starszy zawodnik, on to rozmawiałem w ten sposób, że to jest przystanek i jest win-win. Ty pomagasz klubowi, klub pomaga tobie, klub się rozwija, ty się rozwijasz, twoja wartość idzie w górę. I możesz odejść dalej, tak? Możesz odejść dalej i, i, i to, jest, to jest bardzo, bardzo ważne, uważam. Zdrowe i uczciwe. Mówiłeś o Iwim Lopezie. Czy to jest zawodnik, który ma w swoim kontrakcie, bo tam różne w tej chwili plotki są na ten temat, jakąś klauzulę odejścia? Czy były jakieś ustalenia takie, że on po jakimś czasie za określoną kwotę będzie mógł odejść? Bo... No to jest w tej chwili piłkarz najlepszy w Ekstraklasie. Zapewne dostanie nagrodę za ten sezon. I czy istnieje faktycznie takie niebezpieczeństwo, że po tych dwóch sezonach spędzonych w Częstochowie on faktycznie będzie mógł odejść? Z tego co pamiętam to klauzuli żadnej nie ma, bo raczej unikaliśmy zapisywania klauzul w kontraktach zawodników. Natomiast no Iwi też po to przyszedł, żeby odejść. Pozostaje pytanie czy to jest odpowiedni moment i jak on do tego podchodzi, bo myślę, że tutaj należy z nim rozmawiać, z jego otoczeniem i, i tak jak to było rok temu w lecie, próbować znaleźć porozumienie, bo wtedy to było zdecydowanie za wcześnie. I myślę, że można też budować narrację na tym, że słuchaj, chciałeś odejść rok temu, zobacz co by Ciebie ominęło, zostałeś i, i co może być dalej. Nie wiem, Jakie obecnie plany ma Raków? Nie wiem, jakie plany ma Iwi, w mojej ocenie klauzuli nie ma, natomiast y, może być to odpowiedni moment na to, żeby, żeby Iwi odszedł. Pytanie na to, czy jest już przygotowane zastępstwo za Iwiego, bo, bo to jest bardzo ważne. Ale ja takich informacji nie mam. Masz też porównanie jako jedna z niewielu osób dzisiejszej legii Warszawa i dzisiejszego Rakowa Częstochowa. Wiadomo, że Raków w ostatnich dwóch latach to jest taki klub, który przedar się do żołówki no i aspiruje do tego, żeby. Być jednym z czołowych klubów w Polsce, być może już się stał, ale chciałem zapytać o ten aspekt finansowy. Czy, czy Raków Częstochowa jest Twoim zdaniem w tym momencie już gotowy do tego, żeby konkurować o najlepszych zawodników, czy to z Lechem Poznań, czy, czy z Legią Warszawa? Czy po prostu ma do tego już środki Raków Częstochowa i jego właściciel Michał Świerczewski? Żeby też włączyć się do gry o tych najlepszych piłkarzy pod tym względem finansowym i ich potencjalnych zarobków. Też środki to Michał ma, bo w poprzedni sezon to naprawdę bardzo dobry wynik finansowy, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o, o klub i o osiągnięcia i to, co zarobił na rynku. Dodatkowo sprzedaż zawodników. Czy to Piona, czy, czy Dawid też, też, też przynieśli sporo. Ten sezon również pod względem finansowym będzie, będzie bardzo dobry, bo są jeszcze dodatkowe kwoty, więc myślę, że tu nie ma problemu tego, że, 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 że nie ma środków finansowych. Tutaj bym raczej w tą stronę nie patrzył, bo jeśli jeśli Michał by chciał, to spokojnie jest w stanie rywalizować, jeśli chodzi o finanse. Pytanie, czy on chce. Pytanie, czy chce, czy, czy dalej jakby jego pomysł jest taki, żeby, żeby ten klub rozwijać poprzez rozwijanie zawodników i ich sprzedaż. Czy być może Raków nie wszedł już na, na, taki, na taki poziom. Że będzie więcej wydawał na, na zawodników. To już było widać w ostatnim oknie, no bo w, w czasie, kiedy ja pracowałem, no to te środki na transfery były bardzo skromne. Przychodzili zawodnicy za darmo, tak jak i Iwi, czy za, za, za jakieś niewielkie kwoty, jak Dawid yy, Tijanić. Pytanie, jaka jest strategia obecnie? Ja nie znam tej strategii ob, obecnie i, i trudno, trudno mi yy, wyrokować, natomiast od strony finansowej myślę, że, że na pewno. Yy, jest w stanie Michał konkurować. Wspominaliśmy już w trakcie naszej rozmowy o, o przepisie o młodzieżowcu. Jesteśmy przed dzień decyzji tego, czy ten przepis zniknie z ekstraklasy, czy też nie. A jakie jest Twoje zdanie w tym temacie? No, jak wspomniałeś, Dorakowa za Twoją sprawą m.in. trafił Ben Lederman. Czy ten przepis jest dobry dla klubów ekstraklasy? Czy ma jakieś minusy? I czy ty przede wszystkim chciałbyś, żeby on został, czy żeby został zniesiony? To jest na bardzo, bardzo długą rozmowę. Wiadomo, że ma minusy, ale wiadomo, że ma plusy. Tak naprawdę zawsze byłem zwolennikiem tego, że każdy zawodnik musi sam sobie wywalczyć miejsce w składzie, musi to zapewnić swoją postawą, swoją jakością, a niekoniecznie musi być to narzucone z góry. Z drugiej jednak strony, jeśli, jeśli spojrzymy na, na naszą ligę, to ona jest oknem wystawowym dla, dla tych młodych zawodników. Po to tutaj przyjeżdżają skałci z czołowych Lig Europejskich, żeby oglądać tych młodych zawodników. Nikogo innego. Nikogo innego stąd nie, nie wezmą, oglądają tych zawodników, i, i kluby też na tym się bogacą. No ale. Tak jak wcześniej powiedziałem, też trafiają zawodnicy do ekstraklasy, których poziom nie uprawnia ich do tego, żeby, żeby byli w tej ekstraklasie. Więc no, problem, problem jest, jest złożony i, i myślę, że klucz tkwi w tym, żebyśmy znaleźli takie rozwiązanie, w którym będziemy szkolić zawodników w taki sposób, żeby oni wchodząc do pierwszych zespołów Ekstraklasy prezentowali taki poziom, który nie będzie obniżał e, jakości treningu e, i będą w stanie rywalizować z zawodnikami, e, którzy, którzy już w klubie są. E, no i Często tak jest, że, że, że jak są młodzi zawodnicy i dostają coś, coś za darmo, nie mają pod górę, tylko cały czas jakby nie, nie mają przeszkód, no potem kiedy na te przeszkody napotykają, to, to jest im bardzo ciężko podjąć rywalizację, się otrząsnąć, czasem się zadowalają tym, tym, tym co mają. Jest bardzo tr trudno znaleźć, znaleźć złoty środek, natomiast myślę, że że promocja młodych graczy w naszej lidze to jest e, ta przewaga konkurencyjna, którą, którą powinniśmy wykorzystywać i, i na czym my powinniśmy e, się skupić jako liga, e, no bo na tym zarabiamy i przez to będziemy się rozwijali. Ale się rozwija przez to, że sprzedaje młodych zawodników. E, Rakowie też można powiedzieć, bo, bo, bo Kamil Piątkowski to też świetny transfer. E, Pogoń potrafi sprzedawać no, Zagłębie. Są kluby, które naprawdę Legia też młodych zawodników sprzedaje, więc, więc to jest na pewno nasz, nasz, nasz towar eksportowy tak? i coś, co napędza naszą ligę. Pozostaje tylko taka kwestia, żeby znaleźć takie rozwiązanie, które będzie pchało nasze szkolenie do tego, żeby przygotowywać zawodników tak dobrze, że jak oni wejdą do tej ekstra klasy, żeby byli gotowi w niej grać, a nie żeby byli ciągnięci za uszy. Chociaż z drugiej strony ci zawodnicy też gdzieś muszą popełnić błędy i gdzieś, 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 gdzieś muszą, muszą się ogrywać. Ja myślę, że, że my troszeczkę jakby za bardzo skupiamy się we wcześniejszych etapach. Gdzieś powiedzmy, u 14, u 15 zaczynają się clj -tki. Każdy chce być w tych clj żeby mieć, żeby mieć dofinansowanie, tak? Bo to jest bardzo ważne. Często akademie z tego jakby się budżetują w dużej mierze. Maj I nie, i, mając i, drużynę w, w centralnej wizji, tak, tak, klub dostaje z tak, Polskiego Związku tak, I środki. Tak. I, i, I kluby się koncentrują często na tym, akademie, żeby tworzyć drużyny, które zwyciężają, które będą właśnie w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, co będzie im zapewniało finansowanie, a niekoniecznie na tym, żeby wychowywać jednostki. A właśnie powinniśmy tak robić, żebyśmy bardziej doceniali te kluby, które jak najwięcej dostarczą wartościowych graczy na rynek, żeby ci zawod żeby po tych zawodników przychodziły kluby zagraniczne, oglądały ich, selekcjonowały i kupowały, przez co będą wpływały środki na nasz rynek i będzie możliwy rozwój, rozwój naszej ligi i naszych klubów. Jest to złożone i, 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 i trudne zagadnienie. Jest bardzo trudno tak zero-jedynkowo zero tutaj dać odpowiedź. I ostatnie już pytanie. Co Paweł Tomczyk będzie robił po 30 czerwca, bo rozumiem, że do 30 czerwca jakby obowiązuje jeszcze umowa z Legią Warszawa. Będziesz koncentrował się na swojej firmie, którą rozwijasz mimo swojej jakby działalności w piłce nożnej. To jest branża meblarska, tak? Dobrze, dobrze, dobrze rozumiem. Czy będziesz jakby chciał być cały czas przy klubach i pracować cały czas jako dyrektor sportowy. Jak to będzie wyglądało? Szczerze powiedziawszy, nie, nigdy nad tym się nie zastanawiałem, bo, bo to niewiele daje, bo życie samo okre, kreuje scenariusze. Tak naprawdę mm, kilka lat temu w ogóle bym nie pomyślał, że, że będę pracował w Rakowie. Myślę, że jakiś rok temu w ogóle bym nie pomyślał, że, 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 że teraz już będę kończył pracę, pracę w Legii, więc zobaczymy co, co, co życie przyniesie. Rynek ciągle śledzę, monitoruję, no bo tak jak dla ludzi czy pracujących w dziennikarstwie jak Ty, czy tak, tak jak dla mnie, no to jest to moja pasja, więc staram się wiedzieć jak, jak najwięcej, E, oglądam mecze, patrzę, patrzę, co się zmienia. E, natomiast, e, w którą stronę to wszystko e, się potoczy, e, to tak, e, tak do końca ode mnie nie zależy. Na pewno zależy teraz ode mnie e, to, e, co dzieje się w moim biznesie. I tutaj, tutaj e, staram się jak najwięcej, jak najwięcej e, poświęcić, ale jeżeli będzie jakaś. E, Ciekawa opcja, gdzie będę mógł też jakby realizować siebie w piłce nożnej. No to myślę, że na pewno przemyślę, przemyślę takie, takie rozwiązanie. Dzięki, serdecznie za rozmowę. Wszystkiego dobrego.